Proszę Państwa, witam z bardzo ważnego dla naszej historii miejsca. To pola pod Racławicami. To tutaj w 1794 roku, 4 kwietnia, odbyła się ważna, wielka bitwa, właśnie bitwa, którą nazywamy pod Racławicami. Powstanie, insurekcja kościuszkowska wybuchła w marcu 1794 roku i bitwa pod Racławicami była ważna, bo po pierwsze była pierwszym, tak na dobrą sprawę, dużym starciem z armią rosyjską, po drugie dawała szansę, dawała nadzieję, bo była bitwą zwycięską. W tej bitwie obok żołnierzy, którzy pamiętali jeszcze wojnę w obronie Konstytucji 3 maja, walczyli także już chłopi, których starał się Kościuszko przyciągnąć do sprawy niepodległości Królestwa Polskiego. Symbolem tych chłopów stał się człowiek, którego pomnik od ponad prawie 30 lat stoi w tym miejscu i został postawiony w 200. rocznicę bitwy pod Racławicami, którego my znamy w historii jako Bartosza Głowackiego. Tak naprawdę nazywał się Wojciech Bartos. Był chłopem, który postanowił walczyć w powstaniu. Wykazał się wyjątkowym męstwem. Zdobył armatę rosyjską, gasząc własną czapką ląd, aby nie doszło do eksplozji. Właśnie za to uhonorowano go podniesieniem jego rangi i mianowaniem na stopień chorążego. Zaczął dowodzić oddziałem, ale przede wszystkim nobilitowano go. Dano mu nazwisko szlacheckie Głowacki. I tak też przeszedł do historii. Choć on sam niestety to nazwisko nosił dosyć krótko. Troszkę więcej niż miesiąc czasu później, bo 6 czerwca w kolejnej bitwie niestety przegranej, bitwie pod Szczekocinami, został bardzo ciężko ranny i po 3 dniach zmarł i został pochowany w Kielcach. Niedługo cieszył się Bartosz Głowacki swoim nazwiskiem, ale legenda tego człowieka, jego pamięć przeszła na karty naszej historii. Ma nie tylko pomnik tutaj pod Racławicami, ale upamiętnienia w wielu miastach Polski. Także w moim mieście, w Toruniu, jest ulica Bartosza Głowackiego. Dziękuję Państwu spod Racławic, spod pomnika Bartosza Głowackiego, tutaj na polach bitwy pod Racławicami. Kłania się dla Państwa Zbigniew Giżyński.